Drodzy radiosłuchacze, czcigodni telewidzowie, 14 kwietnia, a więc kilka dni temu, obchodziliśmy kolejną rocznicę Chrztu Polski. Jest to nawet święto państwowe, niedawno ustanowione, ale czy ktoś o tym wie lub czy w ogóle, jeśli bierzemy pod uwagę przestrzeń medialną, polityczną, czy w ogóle to jest adekwatnie świętowane? Zwróćmy uwagę, co się wówczas stało. Wówczas możemy datować powstanie nie tylko nowoczesnego, takiego państwa polskiego, ale również możemy wskazać datę początku tworzenia narodu polskiego jako wspólnoty kulturowej opartej o chrześcijaństwo. To chrześcijaństwo w wydaniu zachodnim. Za tym przyszła cała cywilizacja i w sensie tradycji rzymskiej i greckiej. No i oczywiście religia, która sama w sobie niosła personalistyczną wizję człowieka, wizję świata. To wszystko fundowało i politykę polską, i polską naukę, i polską etykę. Wszystko to, co nas stanowi jako wspólnotę. Kiedy weźmiemy najważniejsze wydarzenia z naszej historii, które rozstrzygały o tym, jak się kształtowały nasze stosunki, chociażby na wschodzie, to one były związane z chrztem. Bo przecież Unia Polski z Litwą, Unia w krewie z 1385 roku, w istocie była Unią opartą, osadzoną na chrzcie Litwy, na chrzcie Władysława Jagieły i całego jego dworu i w ogóle całego państwa. A więc ten pochód chrześcijaństwa zachodniego, który zapoczątkowaliśmy, kiedy Mieszko I przyjmował chrzest, był kontynuowany poprzez ochrzczenie za pośrednictwem Polski całej Litwy, wielkiego państwa na wschodzie. Kiedy popatrzymy na to, jak wyglądała nasza misja cywilizacyjna, jak została zdefiniowana przez Rzym, przez papieża i jak sami żeśmy się zdefiniowali w sensie celu naszej polityki wschodniej, to dookreśliliśmy się jako przedmurze chrześcijaństwa, antemurale Christianitatis. Obrona całej Europy chrześcijańskiej przed najazdami mongolskimi, przed najazdami tureckimi czy moskiewskimi, to jest coś, co kształtowało myśl polską na wschodzie przez kilka wieków. I wszystkie dalsze kwestie, momenty krytyczne, a więc takie, kiedy nie wiedzieliśmy, jak się zachować, kiedy upadały pewne punkty odniesienia zachowań społecznych, politycznych, w tych punktach krytycznych ten czynnik wiary, ten czynnik religijny powodował, że się jednoczyliśmy. Tak przecież było w czasie potopu szwedzkiego, kiedy szlachta otrzeźwiała i zaczęła definiować Szwedów jako wroga w momencie, kiedy ci Szwedzi oblegali Jasną Górę, a więc dokonali zamachu na największą świętość polską. Tak było podczas powstań polskich. Przypomnijmy pierwsze takie powstanie z serii tych powstań późniejszych XIX-wiecznych. Pierwsze powstanie na ogromną skalę, to niepodległościowe, to Konfederacja Barska jeszcze w XVIII wieku. Ona była w obronie wolności i w obronie wiary katolickiej. Zresztą Jasna Góra to miejsce też obrony, gdzie konfederaci się gromadzili. To jednak i symbolika niezwykle mocna. A więc wszystko to, co stanowiło o pewnym duchowym zapleczu podbudowie tejże konfederacji. Tak było i w XIX wieku. Tak było i w twórczości największych naszych wierszów, takich jak Adam Mickiewicz czy Henryk Sienkiewicz. To wszystko gdzieś w tym chrześcijaństwie było mocno zakorzenione. A więc wszystko to, jak wyobrażaliśmy sobie życie i wyobrażamy to życie, jaką etyką się posługujemy, również w przestrzeni prawnej, wszystko to gdzieś ma korzenie w decyzji Mieszka I. I proszę zwrócić uwagę, owszem, czcimy jako święto państwowe uroczyście i dobrze, 11 listopada, ale 11 listopada to tylko odzyskanie niepodległości. Niektórzy na Zachodzie myślą, że my tylko 100 lat mamy niepodległości, no bo wtedy Polska stała się niepodległa, ale ona tylko odzyskała na chwilę, można by powiedzieć, utraconą niepodległość, którą zafundowała sobie na trwałych podstawach jeszcze za czasów Mieszka I. I dlaczego nie czcimy z taką pieczołowitością
tego momentu kluczowego, jeśli mówimy o samym naszym początku. Zwykle czcimy w swoim indywidualnym życiu urodziny lub imieniny. Imieniny, czyli jak gdyby swój chrzest, swojego patrona. A w sensie państwa polskiego redukujemy to tylko do 100, najwyżej 200 lat, a wcześniej ta jakby była w zupełnie nieznana przestrzeń. To widział prymas Wyszyński. Proszę zwrócić uwagę, że prymas Wyszyński oparł to odnowienie narodu polskiego walczącego z nawałą bezbożnego komunizmu, oparł o milenijne obchody, czyli docenił ten chrzest Mieszka I, to tysiąclecie, tę wielką rocznicę. 1050-lecie też czciliśmy zupełnie niedawno, kilka lat temu. Wydawało się, że będziemy co roku do tego wracać po to, żeby głęboko zrozumieć, kim jesteśmy, gdzie są tak naprawdę nasze początki, że rzeczywiście w różnych momentach krytycznych, a w takim momencie wojny kulturowej jesteśmy, to nam pomoże rozumieć, żeby wracać do źródła, żeby czerpać z tego soki żywotne, żeby odrzucać elementy, które przecinają te nasze korzenie chrześcijańskie. Ale wydaje się, że o tym zapominamy. W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się 14 kwietnia sesja poświęcona rocznicy Chrztu Polski, ale jeśli bierzemy pod uwagę media, również te prawicowe, jeśli bierzemy pod uwagę władze państwowe, czy nawet jakieś obchody kościelne, one po prostu gdzieś zupełnie marginalnie się odbywały, gdzieś to wszystko jest w tle, gdzieś to wszystko jest zapomniane. Wróćmy do kluczowej, wydaje się najważniejszej daty w całych naszych narodowych dziejach, bo wtedy będziemy rozumieć, kim naprawdę jesteśmy. Szczęść Boże!